bywa romantyczna, szalona, nieprzewidywalna. Bywa piękna, a czasem bardzo trudna. Nieodwzajemniona potrafi doprowadzić człowieka do ostateczności. Ma potężną moc. Miłość jest emocją. Czasami może przypominać obsesję. Jej utrata generuje ogromny lęk. Jej istnienie nadaje sens życia. Niektórzy bezskutecznie szukają jej przez całe swoje życie, a inni zostają nią obdarowani z zaskoczenia. Dla mnie miłość jest z pewnością sensem życia. I ta romantyczna pomiędzy ludźmi, którzy nie są ze sobą związani więzami krwi, ale też ta rodzinna i ta matczyna. Chciałam napisać teraz, że miłość pomaga mi osiągnąć spokój w życiu, ale jednak to nieprawda. Kocham tak mocno, że często emocje związane z miłością powodują tornada i wzburzone oceany płynące w moim sercu. Jednak nie mogłabym żyć bez miłości, bo ona sprawia, że mi się chce. Że każdego dnia wybieram, że chcę być tu i teraz z tymi właśnie ludźmi. Świadomie, pomimo licznych trudów, chcę budować relacje z drugim człowiekiem. Obdarowywać go ciepłem, uśmiechem, troską, poczuciem, że nie jest sam, a czasem zapłakać i poczuć ten ból istnienia, przejść przez burzę i znowu powitać słońce. Miłość jest wyborem i odpowiedzialnością. Zdecydowanie jestem romantyczką, dlatego kolejny raz w moim podcaście poruszam temat miłości. A dziś inspiracją do tego będzie przepiękny, romantyczny film Znachor, który skradł moje serce i sprawił, że łzy popłynęły mi po policzkach, a serce zaczęło mocniej bić. Zaprosiłam dziś do studia dwie kobiety, które w tym filmie kochały. Kochały jak szalone. W tym filmie kobiety mają mocny głos, co szalenie mnie cieszy. Słuchajcie. Teraz miałam przedstawić dziewczyny, ale muszę lecieć po chusteczki. Zaczekajcie chwilę. Zostańcie z nami. Się wytrze. Dziewczyny, mówcie coś tu do moich słuchaczy, ja jej przyniosę chusteczki. Justyna nas niestety bardzo rozmontowała tym wstępem. Dwie nadwrażliwe aktorki się popłakały. Dzięki. Dziękuję. Nie spodziewałam się takich emocji już na początku, co będzie później. Dobra, już jestem. Justyna twarda jak skała, nic. Ale nic. No dobra, słuchajcie, no to przedstawię może. Teraz nas przedstaw. Moje gościnie. Anna Szymańczyk, aktorka teatralna i filmowa, od lat pracuje głosem w dubbingu, nagrywa też audiobooki. W życiu i w pracy najbardziej ceni sobie prawdę i patrzenie prosto w oczy. Maria Kowalska, aktorka, która poprzez swoje role chce przekazywać wartości, które nosi w sercu. Dużo radości sprawia jej też dzielenie się swoim poczuciem humoru. Witajcie dziewczyny. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Bardzo miło mi was gościć. Gotowe na rozmowę o miłości? Jak się okazało po wstępie, nie jesteśmy pewne. Nie wiadomo, czym to się skończy. Dobrze, że chusterki blisko. Tak. Słuchajcie, poczekajcie. Gotowe. Muszę teraz jeszcze zrobić małą korekcję, bo to się coś przesunęło. Musicie mówić tak, żeby one były nie na wprost. A, nie na wprost, okej. Okay. Właśnie nie na wprost, tylko na mnie, a one mają być takie po okay. Bo wtedy nie mam tych Pięknie. No to zaczynamy. Musimy teraz, ponieważ jesteśmy tutaj we trzy, to musimy sobie jakoś tego głosu udzielać. Jeżeli któraś bardzo chce coś powiedzieć, bo emocje, miłość budzi, więc to po prostu postarajmy się nie wchodzić sobie w słowo, tylko nie wiem, machać, że teraz ja. I dawajmy sobie głos, bo czasami te emocje są bardzo ulotne i potrafią uciekać. Czym jest dla was miłość? Czym jest dla was miłość? Marysiu. Czym nie jest? Myślę, że dla mnie miłość to jest jakaś ogromna siła, do której mam wielki szacunek. Myślę, że taka siła, która potrafi odmieniać ludzi, zmieniać świat. Myślę, że ona może być bardzo różna. I to, jak widzimy miłość, jak ją postrzegamy, bardzo zależy od tego, jaka jest nasza historia, jak sami byliśmy kochani. I to, jak byliśmy kochani, też wpływa na to, jak potrafimy kochać. Dlatego myślę, że ona może być bardzo, bardzo różna. Może być właśnie toksyczna, może być pełna wolności, akceptacji. Nie wiem, dla mnie teraz, jak tutaj o tym myślę, taka dojrzała miłość, taka naprawdę, kiedy już decydujemy się z kimś być, to jest wybór.
wybór, czyli wybieram, kogo chcę kochać i jak długo o tę miłość walczyć. Więc myślę, że tak, że dzisiaj siedząc tutaj z wami, chyba wybór jest dla mnie najcenniejszym słowem, bo miłość to właśnie też jest taka walka i jeżeli nie podejmę tej decyzji, to czasami zbyt szybko można się poddać. Dla mnie miłość to pewność, możliwość oparcia się na kimś. Zarówno ta rodzinna miłość, czy to ta, którą dostajemy od rodziny, od dziadków, mamy, wujków, czy to ta od partnera, to dla mnie przede wszystkim pewność, że zawsze są. W różnym wymiarze, bo to nie jest tak, że to jest zawsze patrzenie w oczy i głaskanie i miło i jak gdyby wszystko super. Czasami to jest szorstkie trzepnięcie o ścianę kimś, tak? Też miłość się tak objawia. Tylko to jest ta pewność, że ta osoba jest. Po prostu, że jest zawsze. Ja mam bardzo dobrą relację z moją mamą i moja mama zawsze mi mówi, że możesz zadzwonić do mnie o każdej porze i rzeczywiście tak jest. Mam przyjaciół, którzy mnie kochają i też mogę zawsze na nich liczyć, chociaż bywają szorstcy. Moi partnerzy też są. Jak gdyby ja wymagam tego, żeby ktoś przy mnie był. Nawet nie fizycznie, tylko po prostu mentalnie, ale ja też jestem oddana i wierna jak pies. W związku z czym, jeżeli decyduję się na miłość, to jestem, bo to odpowiedzialność i bycie po prostu. O, odpowiedzialność to też bardzo ważne słowo. I właśnie to, że wybieramy i że to jest wybór i to nie jest dane raz na zawsze. I tak jak powiedziałaś, Marysiu, walczyć o miłość. Każdego dnia właściwie, nie? Tak. Jak jest dobrze, to jeżeli jest dobrze, to jest też oznaka tego, że wszystko jest przegadane, nic nie jest pod dywanem, zamiecione. To jest dla mnie turbo ważne, żeby była lojalność i szczerość i żeby można było być sobą w tej relacji i się nie bać powiedzieć, co cię boli, nie? Bo najgorzej jest, jak chciałabyś powiedzieć, ale wiesz na przykład, że nie wiem, twój partner albo twoja partnerka, już nie generalizujmy, że tylko faceci tak robią, na ciebie na przykład nakrzyczy, a nakrzyczy na ciebie, bo ma na przykład sama nieprzepracowany coś i uważa, że to jest atak na niego, a nie mówienie o twoich emocjach. Czyli bycie sobą też jest turbo ważne, nie? Jak najbardziej. No to jest właśnie ta akceptacja, o której ja też jak gdyby myślę, jeżeli myślę o miłości. Akceptacja siebie, bo to też jest ważne, żeby mieć ze sobą poukładane pewne rzeczy. Dopóki nie masz ze sobą i nie masz świadomości, gdzie są twoje dziury, gdzie masz rzeczy nieprzepracowane, to ta druga osoba może cię ranić, nawet nie wiedząc o tym, bo po prostu wbija się w twoje dziury, no i tyle. I niechcący zupełnie naciska ci na odciski i cię rani. A jeżeli macie to wszystko świadomie przegadane, nawet jesteś w stanie powiedzieć drugiej osobie: słuchaj, mam takie dziury, uważaj na to miejsce po prostu. No to myślę, że jeżeli ktoś kocha, to stara się jakoś to ominąć albo sprzedać to w takiej formie, żeby nie zabolało. No, ale też umówmy się, bo teraz mówimy o idylli. Absolutnie. I o wymarzonej miłości. Jasne. Bo nawet najukochańszy partner potrafi, ponieważ miłość to emocja najpotężniejsza, wydaje mi się, potrafi świadomie te guziki naciskać wtedy, kiedy chce dowalić, nie? I okej, zdarza się, mi też się zdarza. Ale wtedy właśnie, jeżeli jest miłość, to przepraszasz i starasz się tak nie robić świadomie. Po prostu mówisz, że zachowałeś się nie w porządku, nie wiem, jak z pozycji dziecka, które właśnie tupało nogą i chciało ci powiedzieć. No mój syn, który ma 3,5 roku, też potrafi mi powiedzieć 3 razy dziennie, że mnie nie kocha, tylko po to, żeby zaraz przyjść, mnie przytulić i powiedzieć, że mnie kocha. Bo po prostu tak z emocjami sobie nie radzi czasami, nie? Że po prostu jak już nie wie, co powiedzieć, to powie to, bo wie, że mi tym sprawia przykrość. No więc o tym to jest tak naprawdę. Już od małego ludzie, jak widać, się takimi narzędziami posługują. Jesteśmy po premierze wczorajszej z Nahora i myślę, że dlatego jesteśmy takie rozwibrowane. Wy to już w ogóle, ale muszę wam powiedzieć, że mi się też udzieliło, bo to jest niesamowity film. Ja sobie wczoraj pomyślałam, w ogóle ta premiera była genialna przez to, że ona była w tym miejscu, że można było się przenieść trochę do tej epoki, bo ten teatr wielki, nie? Po prostu to wnętrze. Dobra, chusteczki. To jest niebywałe.
Już będę jak doktor mówiła. Chusteczki, tak. Czoło, oko. Jesteśmy w temacie cały czas. Cały czas w temacie. Ale rzeczywiście, no, jest to takie kino, jakie się chce oglądać, jakie jest nam teraz bardzo potrzebne. I zobaczcie, jakie aktualne. Wiecie co, w ogóle uświadomiłam sobie, jakie to jest aktualne, bo ta miłość jest cały czas aktualna. Próbowałam się doszukać, wczoraj jeszcze raz, jak oglądałam ten film po raz drugi, to próbowałam się doszukać jakichś różnic, jak jest teraz, a jak było kiedyś. I właściwie nie ma. Nie ma takich różnic, dlatego że... Miłość, wiesz, jest miłość. Dokładnie, mentalność ludzka się zmienia bardzo wolno tak naprawdę. My jesteśmy cały czas tymi samymi ludźmi. To są cały czas te same emocje i... No teraz by może oni do was pisali SMS-y. Dokładnie, zmieniają się narzędzia. Boże, jak to się cudownie oglądało, słuchajcie, jak nie było ani jednego telefonu, ani jednego piknięcia, ani jednego SMS-a. Ale w ogóle bardzo... To jest niesamowite. Odpoczywasz na tym filmie też, przez to, że nie masz tylu bodźców, tylko to tak pięknie płynie. Tak, ale też mnie... Szczerze mówiąc, zaskoczył bardzo napis, że w Radoliszkach nie ma zasięgu. Proszę o wyłączenie telefonów, bo taka była zapowiedź. I tak wam nie będą potrzebne. Tak, to jest fantastycznie żartobliwe. To było i bardzo miłe po prostu. Dobra, słuchajcie, może jestem winna tutaj słuchaczom, bo mam słuchaczy w różnym wieku, jakieś wyjaśnienie w ogóle, co to jest za film, bo to jest film na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza i on, ten film już był nakręcony dwa razy? To jest trzecia. Adaptacja. Ale to jest w ogóle adaptacja książki, bo mnóstwo ludzi... Mówi, po co robić coś, co już było? I to jest potworny błąd, takie myślenie i bardzo ograniczające myślenie. Bo myślę, że ci, którzy znają tą poprzednią adaptację, to pójdą i się wzruszą, bo kochają tamten film i tak naprawdę, no słuchajcie, najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy, więc tak to działa. A ci, co tego nie znają, to po prostu wejdą w tą historię też po prostu jak w masło z otwartym sercem. No, ale to jest zaskakujące, że w teatrze nikt nie ma o to żalu. Tak, to znaczy, Szekspir, Czechow, cały czas gramy te same dramaty, każdy marzy o zagraniu Hamleta, każda dziewczyna marzy o zagraniu Lady Macbeth. Tak. I nikt nie ma z tym problemu, że w co drugim teatrze jest to grane i że wracamy do tego tematu, który jest uniwersalny. Faktycznie. I idziesz na tego Hamleta, na tego, znaczy ja mam swojego Hamleta. No ja wiem, że ty masz swojego Hamleta, też go widziałam, całkiem mi się podobał. Ja widziałam 13 razy ten spektakl. To bardzo, bardzo dobry spektakl. No i właśnie w teatrze nie ma tego zagadnienia, tak? Nikogo nie zaskakuje, że ktoś bierze tę samą literaturę, ten sam dramat i na nim się opiera i próbuje go na nowo zaadaptować i zrobić, tak? A tutaj jakaś się zrobiła ogromna burza. Ja rozumiem, że to jest symbol. Jakby to był taki trochę już teraz, żeby to nie było jednorazowe, tylko żeby to się działo, bo dzięki temu możemy też przekazywać tym młodym pokoleniom wartości, które są ogromnie ważne i właśnie takie odarte z tej całej elektroniki, z tego wszystkiego, w czym teraz żyjemy, z tego pikania, z tych aplikacji randkowych i tak dalej, tylko relacja jeden do jeden, człowiek z człowiekiem. Tylko to, co napiszesz w liście, to doleci, czasem nie doleci, czasem musi trochę poczekać. Wiesz, to jest przepiękne. Tak, myślę, że trzeba nam takich historii, które też powodują, że wracamy do jakiegoś takiego swojego rdzenia, nie wiem jak to inaczej nazwać, ale które nas tak uziemiają, prawda? Które są tak uniwersalne i ponadczasowe, że absolutnie każdy się z tym może utożsamić i faktycznie to, co mówiliśmy a propos miłości, która jest jakaś niezmienna i jest na tyle silna, że na przestrzeni wieków po prostu łączy ludzi, jest taką nicią, która łączy pokolenia, więc jakby opowiadanie o niej w tak piękny sposób i bazowanie na tak wspaniałych tekstach i historiach jest czymś, czego po prostu nam trzeba, no i tyle. Ja mam taką refleksję, jak wczoraj oglądałam ten film po raz kolejny, że tak naprawdę my tam wszyscy bardzo gramy bardzo proste emocje, to znaczy nie proste w przeżywaniu ich, ale mamy proste komunikaty. Przynajmniej moja postać Zośki ma bardzo prosty przekaz. Cudowna jest Zośka. Tak, albo kogoś kocha, albo nienawidzi. Tak. Całą sobą. I z jednej strony to może być odebrane jako, że płasko, a ja uważam, że nie. Właśnie ten film ma bardzo jasne emocje. On jest wręcz edukacyjny, jeżeli chodzi o emocje. Postać Marysi też ma bardzo proste
układy pomiędzy ludźmi. Tego lubi, tego nie lubi. Jest dumna. Jest dumna i jak naprawdę mam wrażenie, obie są dumne. Obie są dumne, one tam mają honor. No, te kobiety tam są bardzo silne w filmie. Natomiast no, zdarza się też pokazanie tam kobiet w taki sposób, jak na przykład twój pracodawca Rosenstein traktuje swoją córkę, że ją trzyma cały czas pod butem i ją przegania jak takiego właściwie pieska momentami, nie? Że też, że widać te różne relacje, ale wy nie do ruszenia tam, totalnie. Dumne, wychowane na takie właśnie kobiety, z którymi się liczą inni. Umówmy się też, nasze historie są dość trudne i myślę, że no, na podstawie chociażby Marysi, która straciła ojca, ma wrażenie, że jest sierotą. Podwójną, potrójną sierotą. No. Tak, ale szczególnie ojciec był dla niej jakąś taką bardzo, bardzo istotną osobą. Oni byli bardzo blisko, świetnie się dogadywali, mieli taki wspólny język, byli bratnimi duszami. Nagle mała dziewczynka traci taką osobę, po prostu część swojej tożsamości tak naprawdę. Od dzisiaj to będzie twój tata. Tak, od dzisiaj będziesz mieszkała w lesie. Myślę, że to jest jakaś trauma, którą ona nosi w sobie i to poszukiwanie tej miłości, ale też ten strach przed nią też wynika właśnie z tego, że myślę, że ona nie czuje się po prostu może w jakiś sposób oszukana i zostawiona. Czyli co, nie chce się kolejny raz narazić na zranienie? Myślę, że chce sobie, ta siła poniekąd też wynika z tego, że chce sobie udowodnić, że zasługuje na tę miłość. I że gdzieś głęboko w niej, myślę, że ona ma tą siłę po prostu, bo taka jest, to jest jakiś jej temperament, ale na pewno ta jej historia też absolutnie wpłynęła na to, że ta siła w niej się spotęgowała i tak naprawdę może sobie radzić z tą rzeczywistością bardzo trudną dla niej. No. Więc mówimy tutaj o sile, która też wynika po prostu z bardzo trudnych sytuacji tych kobiet, prawda? Bo Zosia też... No Zosia jest wdową. Właściwie mało wiemy o jej historii. Też co było takie znamienite, my w sumie nie rozmawialiśmy o jej wieku. No właśnie. Tak naprawdę nie było to jakieś zagadnienie. Bardziej chodziło o jej dojrzałość wewnętrzną. Bo to jest kobitka, która no, na dzisiejszy czas jest businesswoman, tak? Umówmy się, ma młyn. To są lata 30. w tym filmie. Ktoś, kto miał młyn, był po prostu bogatym człowiekiem. Ona sobie nie daje w kaszę dmuchać, no i tak naprawdę zarządza tym młynem, ma swoich pomagierów, ale też jest niesamowicie pracowita. Myślę, że ona, życie ją doświadczyło bardzo mocno. Z niejednego pieca chleb jadła i tak mi się wydaje. Ona, nie wydaje mi się, żeby ona się w ogóle spodziewała jeszcze miłości. Dopóki nie spotkała Znachora. Mhm. Zresztą, wiesz, jej odwaga tego, że ona zaprasza obcego faceta do domu, tak naprawdę, składa mu taką propozycję, która z niej wypływa, bo później ona się wycofuje i jak gdyby zmieszała się, że może za daleko się zapędziła, zapraszając go, ale no, to jest jakaś ogromna jej siła, intuicja i moc, że ona po prostu ma moc sprawczą, ta kobieta. Jej szczerość jest rozbrajająca. Tak. Kiedy mówi, że wolałaby, żeby sobie Antoni nie przypominał swojej przeszłości. Mhm. W rozmowie z Dobranieckim, doktorem, kiedy doktor Dobraniecki mówi, że możliwe, że Antoni odzyska pamięć. I ona mówi, ja bym wolała, żeby Antoni sobie nie przypominał. Jest szczęśliwy, a o to przecież w życiu chodzi. Tak, to ładne zdanie. Tak, i to jest, ja myślę, że to jest credo w ogóle Zośki. Ona chce być szczęśliwa. Ona do końca nie wie, jak to zrobić. Mam wrażenie, że to nie jest jakieś przemyślane, wyrachowane. Ona po prostu idzie za emocjami, jest bardzo emocjonalna, dlatego czasami jej się coś wymsknie, tak? Mm-hmm. Walczakowa ją wścieka po prostu. No, Zośka potrafi walczyć o swoją miłość. Oj, potrafi. Potrafi. Gdyby zapnęła Znachora i to jest jej Znachor. Znachor mój i do widzenia. Ale ona bardzo w ogóle potrzebowała tego do określenia, że on jest jej czy nie jej, że tak wtedy powiedziała, no Antoni wolny, może iść, przecież wolny człowiek, może sobie robić co chce. Tak, ona potrzebuje powiedzieć, myślę, że ona wbrew pozorom szuka tego samego co ja, czyli tej pewności, że będziesz. Mhm. I ja myślę, że u nich to też jest ten moment. Jest taka scena, kiedy Znachor znika z życia Zośki.
I to jest jedyny moment, kiedy ona pęka. Mm-hmm. I myślę, i to, jest bardzo prawdziwe. To jest na maksa prawdziwe, bo myślę, że właśnie ta jej taka potrzeba do określenia się, jesteś mój, będziesz przy mnie, i raptem go nie ma. No ona już raz straciła ukochaną osobę, bo straciłam. O tym mężu też bardzo dobrze mówi. Tak, ona mówi dobrze o nim. Pomimo tego, że tamten jej pomagier nic nie robił, książki czytał, coś, tak, ale ona go szanuje. Ona szanowała swojego męża, mówi o nim, że lubił książki kupować, czytać nie umiał, ale lubiał mieć. Lubiał mieć. Dokładnie. Ona jakieś życie z nim wiodła. Tak, jakieś gniazdo uwili razem. Nie mają dzieci, Zośka nie ma dzieci. Ale mam wrażenie, że to była dwuosobowa rodzina po prostu z tym mężem. No i teraz jak znachor znika z jej życia, to też jest dla niej stresujące, bo myślę, że ona potrzebuje po prostu wiedzieć, gdzie co ma. Mm-hmm. Jeżeli robimy założenie, że to jest bizneswoman, to ona musi być poukładana. Tak, tak. Słuchajcie, bohaterki bohaterkami, a wy, czy jak przeczytałyście scenariusz po raz pierwszy, to czy miałyście jakieś takie myśli, żebyście czegoś nie zrobiły na przykład w imię miłości, albo nie zachowały się tak, albo... co? Chciałabym, żebyście pomyślały o tym, czy to myślenie o miłości, czucie zmieniło się w was po tym, jak miałyście kontakt z tym filmem i z tą adaptacją. I z tymi bohaterkami, w które weszłyście przez jakiś czas i byłyście nimi. Dla mnie bardzo. Tak? Tak, szczególnie... W ogóle od początku zachwyciłam się Marysią i tym, że ona tak wprost potrafi powiedzieć tak, nie. To znaczy, że potrafi odmówić, ale zarazem też potrafi pójść. Pójść w to, jeżeli faktycznie jest przekonana. Więc jakieś takie jej bycie tu i teraz i takie wyrażanie siebie bardzo transparentne było dla mnie takie... Wow, to znaczy z jednej strony, jeżeli nie była pewna do końca hrabiego, wiadomo, wręcz była sceptycznie wobec niego nastawiona, tak. Bo to jakby jawił się jej jako taki rozpuszczony hrabia. No i ta hrabia, duma tutaj tak, wyszła plus, też, nie? Tak, ale była niepewna, wyrażała tę niepewność, ale w momencie, w którym przekonała się, poszła w to. I to w niej jakoś bardzo cenię. Znaczy, jeżeli już jest pewna, idzie za tym i potrafi wprost o tym mówić, ma jakąś taką odwagę w tym, co mnie fascynowało, ale też scena, która totalnie w ogóle odmieniła jakieś moje patrzenie, myślę, na to uczucie, ale też miałam świadomość, że tak to pewnie w tę stronę powinno w życiu, powinno się tak myśleć, ale po raz pierwszy poczułam naprawdę w emocjach, jak weszłam w tą Marysię i stanęłam, zaniosłam list do domu Czyńskich. Stanęłam i wręczyłam list i poczułam wtedy, że kurczę, że taka prawdziwa miłość to jest też wtedy, kiedy pozwalasz człowiekowi odejść, zamiast trzymać go na siłę przy sobie. Mhm. Że właśnie taka prawdziwa miłość jest ozuta z jakiegoś takiego egocentryzmu i egoizmu, że teraz ja chcę mieć tą osobę dla siebie. Nie właśnie, że... pewnie to jest też tak z dzieckiem, które się daje w świat, prawda? Że w pewnym momencie dorastasz i mówisz, daję ci wolność, bo to jest największe, co możesz w ogóle dać drugiemu człowiekowi. Tak. Akceptację i wolność. Jeżeli chcesz ze mną być, to bądź ze mną, ale tylko jeżeli chcesz. A nie, że musisz albo z jakiegoś przyzwyczajenia czy z poczucia obowiązku. Jasne, jesteśmy za siebie odpowiedzialni, ale to jest wybór. Mhm. I musimy być wolni, żeby ten wybór mógł zaistnieć w ogóle w nas. Jakikolwiek wybór pod jakimś przymusem czy spowodowany jakimiś naciskami już nie jest wyborem, prawda? Tylko jest jakimś reżimem. Więc dla mnie ta scena była jakaś taka absolutnie odkrywcza i bardzo bym chciała w swoim życiu też dawać taką wolność w miłości. Jak potrafiła dać Marysia, prawda? Że walczyła, ale w pewnym momencie wiedziała, że musi to puścić, żeby to mogło no właśnie, być żeby co? Miłością tak naprawdę. Bo w sercu dalej miała. Tak. Bo to nie jest takie proste, że podejmujesz decyzję, że przestajesz kogoś teraz. Oczywiście to boli. Kochać. Oczywiście nie? To oczywiście nie jest, myślę, w żaden sposób proste. W ogóle to nie są w żadnym wymiarze proste decyzje i proste sprawy, ale właśnie jakiś taki, poza jakimś takim egocentryzmem znalazłam tę postać i w tej scenie, i siebie w tym, i to było jakieś odkrywcze dla mnie bardzo. Super. A co tam u ciebie i Zośki? Aniu?
U mnie i u Zośki, Zośka mnie w ogóle nauczyła, w ogóle jak przeczytałam ten scenariusz na etapie castingu, no to ja oszalałam ze szczęścia, że w ogóle coś takiego powstało, że powstała taka postać, którą można tak wypełnić. Przede wszystkim mnie w niej porusza to, że ona idzie za impulsem i nie cofa się. Ona sobie to wszystko później układa i jak gdyby w odpowiednie przegródki wsadza, ale bardzo szybko podejmuje decyzje, nie boi się ich i nie cofa się. No i jest wierna. Mhm. Jest niesamowicie wierna. Poza tym dla mnie chyba jakimś największym wyrazem miłości jest scena, kiedy przynosi narzędzia znachorowi. I mówi mu, skąd wiesz, że nie umiesz, przecież nic nie pamiętasz. Jezus, jaka to jest wiara w drugiego człowieka, nie? To jest wiara absolutnie i... Będziemy ryczeć znowu, uwaga. Będziemy zaraz ryczeć, tak. Ja szczerze mówiąc, to był jakiś ważny dla mnie strasznie moment. Takiego jestem. Jestem, robię to dla ciebie, wierzę w ciebie. Ty w siebie nie wierzysz, ale ja w ciebie wierzę. O tym też jest miłość prawdziwa, co? Tak, i myślę, że tutaj Zośka ma coś takiego, że ona... To jest postać obdarzona ogromnym kręgosłupem moralnym. Takim w szerokim tego słowa rozumieniu. Ona wie, co jest czarne, co jest białe, co jest dobre, co jest złe. Może rozumuje prosto, ale w zgodzie ze sobą i ona wierzy w tego człowieka. I nieważne, co musiała zrobić, ona w niego wierzy, stoi za nim i mówi, będę z tobą. Po prostu nie proszę. Wiedząc właściwie, kim on jest, tak daję naprawdę. Daję ci narzędzia, ufam ci, bo widzę coś w twoich oczach, widzę coś w twoim ciele, widzę w twoich ruchach, że jesteś tą osobą, która powinna to zrobić. To jest ogromne zaufanie, którym ona go obdarza. W ogóle Zośka go czyta. Oni mało ze sobą rozmawiają tak naprawdę. Mamy jedną scenę dialogową pomiędzy nimi tak naprawdę, mówiącą o emocjach. Tak. Oni się gdzieś mijają. Jak mądra jest Zośka, kiedy przychodzi do niego w nocy. Próbuje mu się zaoferować. Słyszałeś wczoraj ten jęk? Tak. Jak wyszło. O, lecz. Ale on też bardzo, on jej nic nie mówi. On jej mówi tak naprawdę, nie, niczego nie potrzebuje. Tam wszystko dzieje się pomiędzy słowami właśnie, w patrzeniu w oczy. Ale drugiego dnia już była dumna i powiedziała, drugiego dnia już założyła maskę. Tak. Drugiego dnia swoją, założyła którą maskę, nosi przez lata którą nosi przez lata. No chyba to jest też o tym, że ona tą maskę trochę musi mieć, no bo jest tą właśnie bizneswoman, handluje tam i musi być twarda, żeby jej tam nikt nie oszukiwał na tą mąkę i tak dalej. I ona trzyma no wszystko w ryzach, nie? Ona musi to wszystko trzymać w ryzach, natomiast mi bardzo zależało na tym, żeby nie zrobić postaci szeroko rozumianej z ludu. Czyli Zośka jest przaśna. Gdyby, ale jest prawdziwa w tym. Ale jest prawdziwa w tym i to nie jest tak, że człowiek ma jedną twarz. My wszyscy przyjmujemy jakieś role, mamy jakieś maski, które czasami nas chronią, czasami są dobre, czasami są elementem naszej pracy. Ale później przychodzimy często do domu i okazuje się, że jesteśmy bardzo delikatnymi, wrażliwymi osobami. I taka jest też Zośka, ta harda baba, która dziabie koguta. Generalnie. Ja się znowu śmieję, bo że w tym filmie jest też tyle do śmiechu. Jest. To jest tak, to jest tak, to jest w ogóle nie potrafię tego filmu jakoś i właśnie dobrze włożyć do jakiegoś worka, jaki to jest film, nie? Bo on jest tu zły i śmieni emocjami prawdziwymi i wartościami, takimi, o których my zapominamy bardzo często w dzisiejszych czasach, które są szalone jakieś. Tamten czas płynie wolniej. Ja sobie zobaczyłam, że oni sobie siedzą, że kiedyś to się tak właśnie siadało, grało w szachy, milczało razem. Tak, jest ta scena, kiedy my siedzimy pod chałupą. Tak. Pod młynem i ona jest jakaś taka dająca oddech. Wy wtedy jedziecie na motorze. Tak. To jest w ogóle taki piękny... Że przez moment wszystko przez jest moment dobrze. Przez moment wszystko jest dobrze. I zaraz aż tu nagle. Potem, aż tu nagle. No nie zdradzamy bardzo fabuły, bo no wszyscy tak. Mniej więcej wiedzą, o czym jest. Tak, ale też te smaczki im zostawmy, bo jesteśmy jeszcze przed premierą Netflix. No, domową. Domową, właśnie. Kanapowo-domową. Kanapowo, wewnętrzną. Ale no ja myślę, że to jest świetny film na kanapę. Ja go na bank obejrzę jeszcze raz. Ja też go zobaczę, ale myślę, że to jest świetny film na kanapę, bo właśnie można się rozsypać w domu tak, nad nim. Ale w ogóle, to jest wyciskacz łez. Ale dobra, ale patrzcie, ja sobie myślałam wczoraj, czy to jest film dla kobiet, no bo my tu płaczemy, mówimy o miłości i tak dalej, ale to jest totalnie film dla facetów też. I mój mąż też go oglądał i też wszedł w tą historię totalnie. Bo
bo właśnie tam są te wartości i ci faceci też tam mają te swoje wartości i ten honor właśnie. Ja się zastanawiam, jakie my mamy dzisiaj wartości i naprawdę jest kiepawo. No jest kiepawo. Nie jest kiepawo, nam się gdzieś kręgosłupy powykrzywiały, mam wrażenie, bardzo mocno. Też ta sfera, w której my robimy, czyli szeroko rozumianych mediów, też jest dziwna. I jak gdyby ja mam wrażenie, że wchodziłam do zupełnie innego zawodu, niż on teraz wygląda. Tak? Tak, że gdzieś to poszło w zupełnie inną stronę, niż ja się spodziewałam, ponieważ ja wylądowałam w tym zawodzie z powodu miłości do literatury, a obecnie mam mało z nią do czynienia. Mamy czasy zupełnie innej narracji, raczej dekonstrukcji niż konstrukcji. I myślę, że ten Znachor jest niesamowity pod tym względem, że tam jest po prostu wszystko poukładane. To jest konstrukcja. Też nikt nam nie mówił, że będziemy robić nie wiadomo i jakiego rodzaju film. Michał Gazda otwarcie nam mówił na pierwszej próbie, że on robi melodramat. I myślę, że swoje zadanie wykonał znakomicie. Naprawdę obydwie my się z Marią jesteśmy mu wdzięczne za tę przygodę, właśnie tego poukładania tych wartości. Zresztą Michał Gazda, reżyser, reprezentuje sobą wartości, które są dzisiaj unikalne. To jest Czyli człowiek, są tacy faceci? Są. To jest człowiek o niesamowitej wrażliwości, niesamowitej klasie, takcie, ale też sile. Ale ta jego siła nie polega na tym, że on się wścieka i jest bardzo głośny. Tak. On po prostu jest. On jest z aktorami, kocha aktorów, nie boi się ich. Daje poczucie bezpieczeństwa. Daje poczucie bezpieczeństwa, też wchodzi w dialog z nami, nie boi się tego dialogu. A mało tego, to jest reżyser, który potrafi się przyznać do błędu. Że on się pomylił, albo że ty miałeś lepszą ideę. Ja mam taką anegdotę z Michała, jak kręciliśmy pierwszy dzień zdjęciowy, to jest pierwsza scena Zośki, kiedy od wozu odpada koło. O, chciałam o tej scenie właśnie porozmawiać. Tak, i jesteśmy, to się dzieje na dużym polu, ściernisko, skoszone siano i widzę Michała, który biegnie przez całe pole, żeby mi dać uwagę na ucho, bo to był mój pierwszy dzień. I jak trzeci raz tak kursowo mówię, już Michał, mów głośno, ale to zrobiło to, że ja go pokochałam natychmiast, że on się wykazał wrażliwością i tym, że to jest mój pierwszy dzień, nie znam ekipy, nie znam nikogo, on nie chciał mnie deprecjonować. To jest piękne. Coś absolutnie unikatowego w dzisiejszych czasach. Zasady i wartości znowu, nie? I zobaczyłaś, tak, że to robi film, to musiało być fajne doświadczenie, że zobaczyć to, że taki człowiek robi taki film i że to wszystko to się zgadza, nie? Że to nie jest przypadek. Ja też uwielbiałam, proszę, jak po dublu, czy po jakiejś próbie, z której był zadowolony, albo oboje po prostu poczuliśmy, że to jest to, to on tak na cały głos mówił swoje wspaniałe hasło, mianowicie wspaniałości i naprawdę cały plan, po prostu nagle uśmiech od ucha do ucha, wszyscy po prostu w jakiejś euforii. To wspaniałe, że też potrafił tak docenić i dać taką informację zwrotną, że tak, w tę stronę, bo to nie jest takie oczywiste. Czasami się po prostu tak błądzi, tak się wydaje, że o, może tu, może tak. Ludzie czasami nie potrafią też powiedzieć do końca dobrego słowa. Łatwiej nam czasami oceniać, prawda? Krytykować, powiedzieć, o, to nie, to popraw to, a jak już się coś uda, to jest oczywiste, że się tak, udało. Bo to się miało udać. Wcale nie. I to w miłości też jest ważne, słuchajcie. Tak, żeby doceniać siebie. Żeby doceniać każdego dnia małe rzeczy, nie? Bo na przykład dziewczyny mówią, no co ja go będę chwaliła, że posprzątał ze stołu, przecież powinien to robić. I wiesz, wiecie, można powiedzieć zawsze, kochanie, ale fajnie posprzątałeś ze stołu. Nic ci to nie zabiera, a jemu daje to, zauważyłam to, nie? Zauważyłam to, że się postarałeś. Coś, co miałoby być normą niby. Może być czymś miłym, po prostu, żeby coś powiedzieć miłego komuś. Mamy jakiś straszny problem, mam wrażenie, jako ludzie, sama się z tym biję, żeby mówić właśnie dobre rzeczy. Może nawet to w pracy łatwiej przychodzi niż w takich codziennych relacjach. Człowiek ma jakiś wstyd przed tym. To tak jak przed obnażeniem się z emocjami.
Ten zawód jest fantastyczny, wiesz, pod tym względem, że my się możemy wyżyć. Jako nie wy. Tak. Jako nie my, ale, ale też... jako wy. Ale widzisz, my też jesteśmy rozwibrowane i już dzisiaj się też popłakałyśmy otwarcie, ale też gdzieś... 10 razy. 10 razy, ale gdzieś ten zawód daje nam taki nawias tego, że nam wolno. A tak naprawdę wszystkim wolno. Wszyscy czujemy i wszyscy jesteśmy emocjonalni. To jest człowieczeństwo. Emocje to jest człowiek. Jak gdyby bez emocji nie ma człowieka. A czemu mówisz, że ci trudniej w życiu? Wiesz co, bo się... W scenariuszu wiadomo, jak partner zareaguje, mniej więcej, a tutaj nie wiadomo, tak? To jest obnażenie. Czyli brak jakiejś ufności w ogóle do świata, wydaje mi się. Brak ufności do świata, też możliwe, że spotkało mnie kilka niemiłych historii po prostu w życiu, kiedy ja byłam bardzo otwarta. To jest właśnie powrót do tej rozmowy o maskach. Dlaczego my je zakładamy? Dlatego, że ludzie nas ranią. Dlatego, że nas nie szanują, że nie potrafią spojrzeć w oczy. Cały czas wracam do tych oczu, bo gdzieś dla mnie to jest bardzo ważne, że my dzisiaj nie potrafimy ze sobą rozmawiać oko w oko, uciekamy tym wzrokiem albo uciekamy przez ekran telefonu. Tak. Także no... To się, teraz tak patrzymy sobie w oczy i to jest na pewnym etapie to się robi już takie niewygodne, nie? I albo tak. Zostaniesz w tym, albo uciekniesz. Albo uciekniesz. Ale jak zostaniesz, to zawsze jest nagroda, bo później tak. Masz uśmiech i te oczy się śmieją i jest fajnie. Więc tak naprawdę to jest rozmowa o miłości, to też jest rozmowa o zaufaniu do drugiego człowieka i do tego, na ile jesteś w stanie zaryzykować. Miałyście w życiu już takie zauroczenie, taką miłość, jakie dane wam było grać w filmie? W życiu swoim, osobistym, prywatnym? Tak. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Nie wiadomo, jak to się skończy, ale tak. Zdaje mi się, że tak. Tak. Nigdy nie wiadomo, dokąd to wszystko nas zaprowadzi, ale tak, było mi dane wiedzieć, jak to kochać tak naprawdę i czuć, że to wszystko, cały świat wiruje, ale też, że to jest jakieś takie trochę może nawet metafizyczne i takie, że faktycznie można spotkać człowieka, który na jakimś takim w ogóle innym poziomie cię rozumie, widzi, że czujesz się przy nim trochę tak, jakbyś była sama ze sobą. Nie wiem, jak to do końca ująć, ale to jest jakieś takie poczucie, jakbyście byli na jednej platformie zawieszonej gdzieś poza światem i tylko wy wiecie, kim naprawdę jesteście. A jest takie ładne. Tak, taki mały świat. To i tak wygodnie. Wygodnie, ale też, też w jakimś takim ogromnym szacunku. Ja mam wrażenie, że w ogóle dopiero teraz jakoś w wieku 36 lat dorastam do miłości. Że dorastam do tego właśnie, żeby mówić o swoich emocjach, mówić o swoich lękach też. I spróbować dać komuś oparcie i oprzeć się na kimś. Przede wszystkim pokazać swoją delikatną stronę również. Bo to nie jest najprostsze. Ale przede wszystkim ja w jakimś takim uczuciu miłości, oprócz tego, że jestem sobą, to też mam taką świadomość, że we dwójkę jesteśmy jakąś nową jakością lepszą. Że ta osoba jest fantastyczna sama, ja jestem jaka jestem, znam się dosyć dobrze, ale razem tworzymy super jakość. Dla świata to może być marna jakość, ale dla mnie jest to budujące i daje mi kręgosłup i wsparcie. Po prostu to jest jakieś niesamowite. Zresztą w ogóle postać z Nahora dla Zośki to jest wsparcie. On po prostu bez słowa zaczął pracować w tym młynie. Jest. Ale znasz, ta relacja jest obustronna bardzo jest. I to jest piękne. Że ja wczoraj wyłapałam dopiero pierwszy, przepraszam, że ci przerwałam, wyłapałam wczoraj dopiero pierwszy raz to zdanie, kiedy z Nahor jedzie z Dobranieckim leczyć Marysię. O Jezu, jak to wczoraj wybrzmiało we mnie, też wiem, co powiesz. I Znachor mówi, pyta się go Dobranicki, czy pan tak na stałe w tym młynie? Tam mieszka. I Znachor mówi, chciałbym. No. Ja dopiero wyłapałam to zdanie, jakoś przy wcześniejszym oglądaniu tego filmu, na czym innym się skupiłam, a wczoraj jakoś bardzo mnie to uderzyło, że w sumie to jest kocham cię. To jest kocham cię, które jest skierowane do Zośki. Tak. I tak naprawdę oni nie mówią kocham cię.
ani razu. Zośka ze znachorem, z Antonim Kosibą, ani razu nie pada takie słowo w ogóle. Wszystko jest na gestach. Wszystko jest na gestach i na tym, jak oni są ze sobą. Zośka mówi mu, kocham cię, kiedy przynosi mu te instrumenty do leczenia, a on w sumie tą wypowiedzią nieskierowaną do niej. Mhm. Mówi, wybieram to życie. Przynajmniej ja to tak rozumiem, nie wiem, może Leszek tak by mnie sprostował, ale wydaje mi się, że on to tak sugestywnie zagrał, że to jest właśnie o tym, że ma nowe otwarcie. Słuchaj, ale w ogóle każdy rozumie tak, jak potrzebuje rozumieć i to jest też piękne, bo to jest taki super uniwersalny. To wiesz, ktoś może powiedzieć, nie, to w ogóle nie o tym, ale dla ciebie to jest o tym i to jest najważniejsze, nie? Dla mnie jest o tym, dla mnie to było wyznanie do Zośki. I właśnie taka jest też sztuka, że każdy bierze to, na co jest gotowy i co słyszy, co widzi. I to jest piękne, bo każdy może wziąć coś kompletnie innego, nie? Dokładnie. Boże. Co kobieta jest w stanie zrobić w imię miłości? Pisze kobieta, bo goszczę dwie panie, ale myślę sobie, że spokojnie można powiedzieć człowiek, bo już bym chciała przestać tak generalizować, że dziewczyny to potrafią to, faceci to, bo teraz jest też tak, że faceci się coraz bardziej otwierają, na szczęście. Zaczęli gdzieś chodzić na terapię, mówić o tym otwarcie, nie boją się przyznawać do tego, że jest im trudno. Coraz więcej facetów. Jeszcze niestety ten odsetek nie jest taki duży, jak bym chciała, dlatego mówię niestety, bo cały czas ubolewam nad tym, jaki jest współczynnik samobójstw wśród mężczyzn, że jest dużo większy niż wśród kobiet. 7 razy podobno, 7-krotnie. Jeszcze 10 było niedawno. No jest masakra. Natomiast co człowiek jest w stanie zrobić w imię miłości? Bo mi się wydaje, że właściwie wszystko, nie? Że to jest taka siła, że tego się nie da w ogóle tak jakoś objąć w żadne ramy. I każdy tą miłość odbiera na inny sposób. Dla jednego jest w tym więcej radości, dla drugiego jest więcej lęku. I dopiero jak spotka się drugą osobę, tak jak powiedziałaś, Ania, że razem tworzymy jakąś nową jakość, nie? Coś takiego. I to też polega na tym, że jeżeli się uda, ja na przykład ci pokażę, że ty się nie musisz tak bać, a ty mi pokażesz, że ja mogę z tego czerpać na przykład taką radość, to właśnie razem tworzymy to coś, nie te dwie połówki pomarańczy, bo teraz... Nie, ta platforma, o której Marysia mówiła. Tak, na której po prostu jesteśmy razem i ona jest wypełniona i tymi niedoskonałościami, i tym pięknym, co mamy razem, i tym, czego się razem możemy wspólnie nauczyć, bo miłość też uczy, nie? Ja myślę, że też nie można w miłości, będę tutaj pewnie trochę w sprzeczności z tym, co powiedziałam wcześniej, ale to się łączy, myślę. I w ogóle takie są te bohaterki, pełne sprzeczności, a to wcale nie oznacza, że nie są w tym wszystkim spójne. Ale to są właśnie te emocje, tak, które powodują tą sprzeczność. Że ty mówisz, że nie pójdziesz do tego kina, co grają? Tak, to jest mój ulubiony moment. Właśnie jak jechałyśmy taksówką tutaj do ciebie, to mówiłam Marysiu, że to jest mój ukochany moment. Znaczy to pokazuje, że już po prostu już chcę iść. Ciekawość jest silniejsza i chęć przeżycia czegoś wspaniałego. Tak, ale chciałam powiedzieć właśnie, że w tej miłości, jak już się decydujemy na to i co możemy zrobić, będąc już w tej relacji, też myślę, że nie można zapomnieć o tej miłości do samego siebie, w takim sensie, żeby dbać nadal o swoją przestrzeń, o swoje ja. To znaczy, żeby nie wpoić się też w tą drugą osobę, żeby nadal być w tym razem, żeby wprowadzać w to swój świat, prawda? Tak mi się wydaje, że to jest też bardzo istotne, żeby dbać też po prostu o miłość własną, żeby mieć akceptację wobec siebie, żeby czuć się w tym wszystkim jako ja z tobą, a nie z my w sensie takim sklejonym. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Że tracisz swoją tożsamość. Albo nic. Tak, bo to jest jakieś niebezpieczeństwo, prawda? Nie ma tej wolności. Tak, i wtedy nie ma tej wolności. Więc jeżeli pytasz właśnie, co można zrobić dla miłości, to myślę, że ukochać samego siebie, dbać o tę miłość własną i poprzez to obdarowywać też tego drugiego człowieka. To, co już Ania też wspominałaś, że po prostu z sobą najpierw trzeba mieć poukładane, nie? Żeby stworzyć relację. Nie ma inaczej. Jeżeli się jest rozchwianym, nie wie się, czego się chce, nie wie się, kim się jest, to ta druga osoba ci w życiu tego nie da. Choćby się starała, nie wiem jak, to za każdym razem, jak coś powie, to ty możesz to odebrać kompletnie inaczej. Ja myślę, że też to nam skręciło tak trochę w stronę, bo jeżeli pytasz, co można zrobić dla miłości, ja odpowiadam wszystko i myślę tutaj o miłości matki do dziecka. Ja wprawdzie sama nie mam dzieci, ale jestem obdarzona bardzo piękną miłością od mojej mamy.
I myślę, że to jest jeszcze jakaś inna zupełnie jakość. To jest moje gdybanie, tak. Ale myślę, że to jest jakaś taka miłość już bezgraniczna totalnie. To jest takie pierwotne. Pierwotne. Instynktowne. Zwierzęce też. Tak, zwierzęce. Zwierzęce. Ten gen ma przetrwać. I myślę, że ta miłość jest też zupełnie inną barwą i myślę, że dla niej można zrobić naprawdę wszystko. Tak. To, co też wybrzmiewa, prawda, w Znachorze, w momencie, w którym ja uwielbiam tę scenę, kiedy po raz pierwszy Marysia i Znachor patrzą na siebie w chacie. Tak. I jest taki moment zawieszenia. Jest prąd, idzie. Wydawałoby się, że rozpoznania, ale absolutnie nie, ale jest jakieś takie nagle zderzenie i myślę, że oni gdzieś w ogóle, wiadomo, poza absolutnie jakąkolwiek świadomością, już wiedzą. Czują, że się odnaleźli. Tak, to jest... nie wiedzą, o co chodzi, ale wiedzą, że coś jest na rzeczy. Tak. W życiu są takie momenty, że taki przechodzi się taki prąd i nagle sobie myślisz, ale o czym to jest, nie? Tak. O czym to jest, Boże. Wracając do miłości matczynej, muszę z tobą jeszcze, Ania, porozmawiać a propos tej sceny jeszcze na wozie. Tu mi dziewczyny zdradziły, że była taka sytuacja, że ty się bałaś pędzić tym wozem. Bałam, wiesz co? I zadzwoniłaś. Tak, zadzwoniłam. Tak, opowiem. To jest piękna historia. Moja mama strasznie mnie za to beszta, że ja to opowiadam, ale ja jej mówię, to mamo, to jest, siłę właśnie, miłości. To jest właśnie siła miłości. Ja się bałam tym wozem jeździć. Miałam szkolenie u pana Stasia, który mnie uczył tego wszystkiego, żeby tam prowadzić, no bo to nie jest wbrew pozorom takie proste. Jednak to jest zwierzę, ono ma swój dzień, ma swój humor, tam jest oświetlenie, jest pełno ludzi. Musisz wjechać między ludzi. No ja dzwoniłam do mamy przed tą sceną, mama, kurczę, jak ja sobie z tym dam radę w ogóle, jak ja mam to zrobić? Mama mówi, spokojnie, zaufaj, geny się odezwą. I to, wytłumacz to. Już tłumaczę. Moja mama jest z bardzo małej wsi, w Mazowieckiem i ja w sumie spędzałam tam 1/3 życia takiego dziecięcego. Moje chyba najlepsze wspomnienia z dzieciństwa to jest wieś. Po prostu te zapachy nie zawsze ładne. Te kolory, zresztą w tym filmie też zostają kolory, myślę, zostają zdjęcia Tomka Augustynka. Przepiękne, absolutnie. On dał przestrzeń i ta wieś jest gdzieś we mnie. Pomimo tego, że ja się wychowałam w mieście, wychowałam się w Olsztynie, to jest też specyficzne miasto, bo bardzo zielone i małe dosyć. Natomiast ta wieś jest we mnie i ja w ogóle nie chcę się od niej odżegnywać. Ja uważam, że to jest nasze ogromne dziedzictwo. W tym kraju większość z nas jest ze wsi. Bo jesteśmy krajem rolniczym. Dzisiaj to się trochę zmienia i wszyscy są z Warszawy. Ja nie jestem z Warszawy, mieszkam tu i dziękuję temu miastu, że mnie tak miło przyjęło. Ale jednak ja jestem tam gdzieś z ziemi, blisko mi do ziemi. Ja też szukałam tego uziemienia, takiego w prostym tego słowa znaczeniu, u Zośki. A ja tam zasuwam na boso w niektórych scenach. No właśnie. Bardzo mi to było potrzebne. Ja nie wiem, to ja w jednych z pierwszych scen powiedziałam Michałowi, ja jakoś czuję, że powinna ona chodzić boso. Że gdyby, jak wybiega i orientuje się, że Znachora nie mam, to nie zakłada żadnych laczków, czy tam klapek, czy innych, jak to w jakich regionach Polski nazwiemy to. Tylko po prostu idzie boso. Idzie boso i szuka tego wszystkiego. Ja jestem w ogóle fanką wsi, fanką ludowizny, fanką tradycji. Boże, jakie te pieśni tam są w tym filmie. Te pieśni są przepiękne. Ja pierwszy raz wczoraj widziałam film z udźwiękowieniem takim muzycznym, docelowym, bo wcześniej widziałam taką wersję. No i też w dobrym nagłośnieniu. I w dobrym nagłośnieniu. I dziewczyny, które tam wykonywały tą muzę, były świetne. To wszystko się jakoś razem składa i to niesie, daje przestrzeń, ten film daje przestrzeń. Ja w ogóle odnajduję we wsi jakąś taki oddech, nie? Ja lubię też skanseny, lubię uciekać do nich i gdzieś zobaczyć te, nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś w chałupach były takie wzory, z takiego wałka się robiło na ścianie, takie wzory. Tak. Ja bardzo kochałam te wzory, jak urządzałam swoje mieszkanie, to bardzo chciałam mieć takie wzory w domu, nie mogłam nigdzie znaleźć tego wałka, ale wracają one z powrotem, więc myślę, że to moja ściana jeszcze czeka, ale pojechałam do jakiegoś skansenu i weszłam i zobaczyłam te same wzory, które już u moich dziadków niestety są zamalowane, a pamiętam je z dzieciństwa i gdzieś się przenoszę w czasie. Ten film w ogóle mnie przeniósł w czasie do takich najlepszych wspomnień, czystego dzieciństwa i radości, i jedzenia kwaśnych jabłek,
i zrywania malin, nie wiem, chodzenia z dziadkiem, żeby krowy zgonić z pola. To jest jakieś czyste, pierwotne i dla mnie wspaniałe. Poza tym myślę, że trzeba zmienić też rozumowanie o wsi nasze. To nie jest tak, że wszyscy, którzy mieszkają na wsi, nienawidzą zwierząt i w ogóle je trzymają psy na łańcuchach. Ja zostałam nauczona przez moich dziadków ogromnego szacunku do natury, do zwierząt. Ja pamiętam mojego dziadka, kiedy była burza i on zawsze szedł do obory sprawdzać, czy wszystko jest w porządku ze zwierzętami, czy nigdzie się nie zapruszył ogień. Doskonale to pamiętam. Pamiętam jeżdżenie właśnie wozem z dziadkiem i stąd ta konkluzja mojej mamy, że korzenie się odezwą, zaufaj temu. Odezwały się? Odezwały się. Odezwały się i ja się czułam, w ogóle nie czułam się obco na tej wsi. To znaczy jakoś miałam takie poczucie, że jestem u siebie. Zresztą ta przestrzeń zrobiona przez nasze scenografki, no była genialna w ogóle. Ten młyn, który naprawdę szumiał, który później nam się dał we znaki, bo wszystkie sceny, które były grane przy młynie, trzeba było podkręcić dźwięk później. Może dlatego Antoni i Zośka tak mało gadają ze sobą. Możliwe, że dlatego tak mało. Sens. Tak, ale jak gdyby ta przestrzeń była niesamowita. Ci ludzie, którzy w ogóle są właścicielami tego młyna, to jest prywatne miejsce, też niesamowicie jacyś w ogóle jakby wyjęci z tego filmu. Oni gdzieś tam żyją, funkcjonują i są tam. Ty, Marysia, w ogóle byłaś na tej lokacji, na której my kręciliśmy młyn? Kochana. A no przecież ty leżałaś chora. To są najtrudniejsze w ogóle sceny dla mnie. Ja pamiętam Marysię, która był upał, a Marysia tak leżała i było jej cały czas zimno. Tak, bo to już było takie stopień przegrzania, że robi mi się zimno. Tak. Ale generalnie tak, to były dla mnie, to byłam jak najbardziej, w zasadzie cały czas byłam w śpiączce. No właśnie, dlatego, że byłaś w śpiączce, to ja tego nie pamiętam. Ale mimo to próby, obcowanie z tym światem, trochę też poznawanie świata właśnie waszego, to było dla mnie takie niesamowite doświadczenie. Też sama pochodzę urodziłam się w Wadowicach, ale wychowałam się w dużej mierze w Łękawicy, w mojej wiosce. No, czyli obie macie takie korzenie. Tak, więc jak najbardziej utożsamiam się z tym, co mówisz, Aniu. To jest cudowne, i ten że film, możemy z tego czerpać. Tak. W ogóle... Jak ktoś się wstydzi tego, że jest ze wsi, to może jeszcze dorośnie do tego, żeby się przestać tego wstydzić i zrozumieć, że to jest dziedzictwo po prostu. Ale myślę, że też jest taki teraz absolutnie odwrotny, jak to powiedzieć, trend, że ludzie często właśnie wracają. Z dużych miast się przeprowadzają, bo... Tak, szukają tej ciszy odpoczynku. Doświadczenie COVID-u nam to zrobiło, nie? Że raptem wszyscy zaczęli uciekać na wieś i szukać powietrza. Tak, ale też potrzebne. Redukować bodźce, myślę. Myślę, że miłość też potrzebuje redukcji bodźców, bo ciężko jest się usłyszeć teraz czasami, kiedy tak strasznie dużo się dzieje dookoła. No my wczoraj dostałyśmy taką dawkę przebodźcowania, że ja w ogóle dzisiaj dobrze, że widzę, jak się nazywam, to tak mniej więcej w dowodzie mogę sprawdzić, jak się nazywam. Zośka. Zośka? No dziewczyny, ale ogromny sukces, naprawdę ogromny sukces na tej premierze i tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, ludzie z branży, którzy tak żywiołowo reagowali tak szczerze, bo nie zawsze też tak jest, no nie. Bo to jednak nie oni zrobili ten film, tylko wy i to jest, i ten film jest o prawdzie i wczoraj ta prawda była też na tej premierze i wszyscy się czuli jakoś wyjątkowo dzięki właśnie waszemu filmowi, znowu teraz ja się będę wzruszała, ale coś się zadziało takiego niesamowitego, to się nie dzieje często i warto, w ogóle miałyście super doświadczenie, jak na takie pierwsze duże role, to dostałyście jakiś po prostu mega prezent od losu, że mogłyście to po prostu przeżyć. Ale poprzeczka będzie wysoko, teraz będzie oczekiwały ciągle takich premier. Tak, albo może czerpały z tego doświadczenia siłę po prostu. Myślę, że to bardziej w tę stronę. Znaczy myślę, że to jest w ogóle jakaś niesamowita rzecz, która nam się zdarzyła, bo ja już wczoraj powiedziałam w jakimś wywiadzie, że ja w tym filmie wracam do rodziny. Myśmy go skończyli dawno temu, ale wczoraj się poczułam, że jesteśmy wszyscy razem. O, jak się popłakało. Tak. No trochę żal, jesteśmy... że to się kończy, ta historia, bo już oddajecie to dziecko i w świat. W świat. To znaczy ja właśnie już... trzeba je puścić wolno. Tak. Ja już wczoraj bardzo czekałam na ten poród, bo to już to napięcie, już po prostu te skurcze porodowe były tak duże, że już naprawdę trzeba było wypchnąć to dziecko w świat, natomiast teraz mi jest smutno trochę. Mam syndrom opuszczonego gniazda. No, trochę to pewnie potrwa, aż do następnej przygody.
Tak, ale chcę też powiedzieć i tutaj podziękować Ewie Brodzkiej, bo myślę, że... Ona jest cudna. Możemy ją tu pozdrowić wszystkich. Tak, pozdrawiamy cię, Ewunia, tak, dziękujemy ci. To był tak wspaniały casting. Ja myślę, że od tego też wszystko się zaczęło, bo Ewa po prostu... Dar. W ogóle, wiecie, to było coś takiego, że to był... ja nie czułam się jak na castingu, ja się czułam jak na spotkaniu z ludźmi. To była jakaś taka szczera rozmowa tak naprawdę. Wiedziałam, jakby ja od początku czułam, że tutaj nie chodzi o jakąś grę. To nie chodzi o to, żeby teraz pokazać siebie jakoś. Nie, po prostu od początku zarówno Michał, jak i pani Ewa szukali po prostu prawdy. I czułam, że to jest po prostu wabank. Albo idziesz w to, obnażasz swoje serce i dajesz całą siebie, albo to nie ma po prostu do końca sensu w tej materii, więc myślę, że to już od początku miało taki charakter i myślę, że ci ludzie dobrani do tego projektu właśnie coś takiego w sobie mają. Tak, Leszek Lichota też jest niesamowicie szczerą osobą. Może niespecjalnie wylewną, ale... Ale w tym filmie to dobrze. W tym filmie to dobrze. On dał tyle ciepła tak sobą, takim byciem po prostu. Ale on w ogóle ma taką aurę. To znaczy granie z Leszkiem jest przywilejem. Masz koło siebie człowieka, który ma też swoje gorsze dni, ma swoje lepsze dni, ale przede wszystkim zostawia ci pole. Myślę, że Leszek bardzo kocha świat i kocha ludzi, bo on właśnie daje wolność. Też potrafi się zachwycić. Potrafi się zachwycić swoim partnerem. I potrafi to powiedzieć. Potrafi to powiedzieć, potrafi się uprzeć też na coś, ale potrafi też się wycofać. Że na zasadzie, okej, może lepiej tak, jak ty myślisz. I Leszek pracuje na niuansach. Totalnie na takim cienkim graniu. I to jest niesamowite spotkanie z nim. Ja pamiętam casting z nim. To jakieś w ogóle cudowne. Pewnie się trochę stresowałaś też, idąc. Tak, ale my się znamy z Leszkiem prywatnie po prostu, więc wiedziałam, jaką osobę spotkam, ale wiadomo, że zdanie się prywatnie, a stanięcie ze sobą na castingu to jest zupełnie inna sprawa, prawda? My też mamy przełącznik pewien prywaty do tego, że jesteśmy w pracy jednak. Natomiast u Leszka jest ten przełącznik jakiś taki gładki, że on jest spójny. Mhm. Leszek jest po prostu spójny i jak gdyby masz poczucie, że stoi koło ciebie facet, który jest z tobą. Jest z tobą jako partner filmowy, jest z tobą jako człowiek, jako osoba i jako wrażliwiec. Totalny. Tak, ja też tutaj jeśli chodzi o moją relację z Ignacym też, prawda, że to też było dla mnie bardzo cenne. My jesteśmy w podobnym wieku, z tego względu mamy taki, no i też mamy podobny temperament, a ja sobie bardzo ceniłam też między nami ten ciągły dialog i rozmowę i to było takie poza jakimś ego, mam wrażenie, że to potrafiliśmy rozmawiać naprawdę o wszystkim i w jakiś taki transparentny sposób mówić sobie to tak, a to nie. To była taka jakość w tym, że ja w ogóle bardzo na życie sobie cenię taką prawdę i transparentność. Znacznie wolę stokroć bardziej usłyszeć prawdę niż jakieś takie półprawdki, żeby tylko było miło, wiecie. I tak. Tutaj tego nie było, bo też na tym polegała ta praca, że nie chodzi o to, że mamy się głaskać po główkach zawsze, ale że mamy być właśnie prawdziwi i powiedzieć sobie wprost. I tutaj z Ignacym nasza relacja też była burzliwa, więc musieliśmy być w jakiejś takiej ciągłej energii wzajemnej i mieć tą energię, żeby one razem wchodzić w tę scenę na energetyzowanie, żeby się zderzać, bo na tym też ta relacja, myślę, w młodości często polega, że te siły są w ogóle tak wzmożone, te hormony. Tak. Nie wiesz, co się dzieje i zaczynasz nagle krzyczeć. Albo się śmiać, albo płakać. I to jest absolutnie w tej relacji się sprawdzało, ale my też na życie byliśmy bardzo autentyczni i spontaniczni i w zasadzie właśnie to też nie trzeba było grać, tylko to było. Tak, też znamienne było to, że my z Marysią w pewnym momencie wylądowałyśmy w jednym kamperze na planie. I jakoś to w ogóle było naturalne. Tak. Po prostu jest, ja sobie leżę tutaj na jednym wieży, a na drugim jest Marysia. Marysia, której nie znam w ogóle, z którą my w sumie miałyśmy dosyć mało scen. My też walczyłyśmy bardzo o jedną scenę, którą mamy razem. Tak. Którą? Tą, kiedy Marysia pyta mnie o kałamarz i stalówkę, żeby napisać list, kiedy ja daję jej rosół. Jakoś była dla mnie, mi była bardzo potrzebna ta scena. Mnie też tak.
Do dopełnienia tej relacji, tak? Tak, do dopełnienia tej relacji, do tego, żeby też pokazać, że Zośka się stała w jakiś sposób matką. Mhm. To, czego jej natura nie dała. Co się jej nie wydarzyło w życiu, zdarza jej się w postaci Marysi. One mają dziwną relację, mhm. bo są z jednej strony koleżankami, no bo różnica wieku jest taka między nimi, że tak naprawdę nie mogłaby być technicznie pewnie tak. Zośka matką Marysi, ale jednak jej matkuje. To jak się nią opiekuje, jak ją przyjmuje. Ważne tutaj jest też do zaznaczenia to, że tylko jeden raz Zośka jest zazdrosna o Marysię. Na samym początku. Na samym początku. Jak musi się upewnić i sprawdzić. Musi się upewnić, ona musi znowu włożyć ponazywać. Do tych swoich tabelek, tak. ponazywać do tego swojego Excela. Czy jakiejś, wiejski Excel. Wiejski Excel, dokładnie. Ona musi to ponazywać i wtedy jej się świat układa. I ona tą Marysię po prostu kocha. Ona ją i też nie wie dlaczego, bo ona przez jest, miłość ona jest, znachora. Tak, ona jest w pakiecie ze znachorem ona trochę. Ona jest w pakiecie ze znachorem. Jeszcze nie wiemy dlaczego, tak, ale znachor ma do niej jakieś specjalne uczucia, w związku z czym ja biorę znachora z całym dobrodziejstwem no inwentarza. No właśnie, no i to jest też ta wolność w tej miłości, nie? Którą ty dajesz. Wiesz, że tam coś się dzieje, nie wiesz co, ale ufasz, że będzie dobrze, nie? Bo chcesz dla niego jak najlepiej. Tak, ale fajne to jest, że właśnie Zośka się tak, a propos tego Excela jej, że ona właśnie wprost wali, nie nosi tego przez 2 miesiące, to nie narasta w niej, tylko po prostu ponazywać, okej, dobra, idziemy dalej. To zamiatane, tak. I tak powinno się robić w relacjach, żeby absolutnie. Właśnie na bieżąco wyjaśniać i budować miłość, relacje oparte na prawdzie i właśnie na wzajemnym szacunku i zaufaniu, nie bać się tego właśnie, że ktoś nas oceni, no żeby to było takie proste w życiu, to bym nie miała tylu nieszczęśliwych koleżanek, i nie widziałabym tylu facetów, i którzy są nieszczęśliwi. No po prostu to jest niesamowite, że to jest tak proste i tak trudne zarazem, nie? No to jest właśnie to, o czym mówiłam, że w życiu jest ciężej zaryzykować to, bo nie wiesz, jak się skończy, my w scenariuszu wiemy. No, należy tak móc zaufać, nie? Bardziej tak. W siebie, w tą intuicję, w drugiego człowieka. No intuicja jest tutaj kluczowa dla Zochy na przykład, nie? Ona nie wie, czemu robi pewne rzeczy. Po prostu je robi. Po prostu je robi, bo tak poczuła. Ona idzie za serduchem totalnie. I za tym właśnie, co jej instynkt podpowiada. Najtrudniejsza scena w filmie, jaka była dla was osobno? Maciu. Taka, wiesz, jako wyzwanie... Jako wyzwanie aktorskie. Zapowietrzyłam się. Nie, bo tak naprawdę miałam jakieś takie poczucie, że pracując nad tym scenariuszem i później będąc na planie, mam jakieś takie dziwne wrażenie, że to wszystko się tak dzieje i że każda kolejna scena wynika z poprzedniej i że tak naprawdę to jakoś płynie i mam duży kłopot, żeby powiedzieć, z czym miałam problem, bo oczywiście były trudniejsze lub łatwiejsze momenty, ale to wszystko było tak jakoś korespondowało z tym, co czuję i tym, co chcę wyrazić, że jakoś miałam taką intuicję, że dokładnie wiedziałam jak. Niesamowite. No to może w inną stronę. Czego się bałaś, tak jak jest w życiu, że 90% tego, czego się boimy, się nam nie przytrafi, więc możemy się całe życie bać i w ogóle nie doświadczyć tego, czego się boimy. Że właśnie na przykład czułaś, że to będzie dla ciebie jakieś duże wyzwanie, a potem weszłaś w to i mówisz, o nie było się czego bać. Znaczy na pewno miałam takie poczucie, że moja bohaterka jest pokiereszowana na pewno i jest taka czasami najeżona, że ma jakiś taki swój, jakiś pancerz, który być może przybrała poprzez to, że po prostu myślę, że nosi na sobie jakiś taki bagaż bycia po prostu tak porzuconą. I wiedziałam, że z jednej strony ona musi taka trochę być, żeby sobie poradzić ze sobą, z rzeczywistością, żeby móc stawić jej czoła. Ale z kolei, żeby w tej miłości już później do hrabiego otworzyła się. I to było dla mnie wyzwanie na pewno, bo to o czym mówiliśmy wcześniej, jakby naprawdę trudno jest powiedzieć kocham, nawet jeżeli nie dosłownie. To pokazać, to obnażyć się, otworzyć. I myślę, że aktorsko to też jest bardzo wymagające. Po prostu, że nagle musisz
gdzieś tam odsłonić trochę brzuszka. Mm-hmm. I dla mnie chyba najbardziej odsłaniałam ten brzuszek w tej relacji, bo wiedziałam też, jakie to jest trudne i dla mnie też jako młodej dziewczyny na pewno nie było łatwe, prawda? Takie pierwsze kroki w jakichś takich miłosnych kwestiach, żeby to jakoś nagle powiedzieć, wyrazić, co to w ogóle będzie znaczyło, kim się stanę, jeżeli to powiem, już będę w związku wtedy. Wiecie, tak, jak to jest. Tak. I tutaj jakoś tak się z tym zmierzyłam, wróciłam do stresu z tym związanego, że to mnie nagle jakoś definiuje, prawda? Że nagle mówię, wybieram tego człowieka i już nie jestem tylko ja, tylko my, tylko coś w jakiejś takiej oddaję, naprawdę, że myślę, że za każdym razem, kiedy decydujemy się, żeby z kimś być, czy w ogóle zakochać się, proces zakochania może nie do końca jest zawsze związany z naszą świadomością, ale takiego uświadomienia sobie, że coś czuję i to chyba może być się do tego. To, tak, jest jakiś taki paraliżujący. I dla mnie to było faktycznie, teraz jak o tym myślę, te sceny, u nas to ta relacja była bardzo burzliwa, ale ten moment, kiedy Marysia stoi i słynny Rosenstein mówi do niej, że no idź, idź. On cię kocha. On cię kocha. I pamiętam, że wtedy coś we mnie pękło i jakby wiedziałam, że już muszę wyjść, że już nie ma odwrotu i że... Ale widać było, że poczułaś ulgę, że to pękło. Tak, ale z kolei poczułam absolutnie ulgę. Tak, tak. Ale to tak, to było dla mnie wyzwaniem na pewno. Hmm? Trzeba przyznać, że w tamtych czasach szybko panowie wyciągali pierścionek. No właśnie. No właśnie. No właśnie. No właśnie. Ale widzisz, ale trafiali na to, znaczy ty tu byłaś trochę oporna na początku, w ogóle już totalnie, że nie, ale generalnie w tym filmie jest tak, że kobieta, mężczyzna, dobra, ślub i że to jest, że po to to jest wszystko, to życie, nie? Żeby sobie poukładać i tam bardzo wiele razy pada coś takiego, że ten ślub to jest ten sens w ogóle istnienia, że dziewczyna musi męża znaleźć, że tak ponazywane właśnie, mąż, facet ma robić to, kobieta ma robić to, no i teraz się wszyscy musimy wpasować w te role. Ale wy dwie właśnie byłyście zupełnie jakby wklejone z innego świata w tamten świat. I to jest też fajne, bo to daje taki rys nowoczesności, że wy nie tylko chodzicie i szukacie, którego tutaj na męża wybrać, tylko macie swoje totalnie ścieżki wybrane, którymi idziecie. I tego się trzymacie, że jesteście ze sobą najpierw. Tak, ale myślę, że ten proces decyzyjności to jest coś bardzo ciekawego, bo teraz, prawda, współcześnie często jest tak, że ludzie bardzo długo się nie określają. Żyją. To trwa, tak. trwa. I mam wrażenie, że czasami przegapiają ten moment, kiedy można to zrobić w tej świeżości, tak, w tym takim, w tej podjarce, nie? Tak. I później to już jakoś tak umyka i może nawet nie ma do końca powrotu, więc myślę, że to jest jakaś wartość, która za tym płynie, że... A później, a dlaczego za niego wybrać? A, bo już tak długo byliśmy razem w sumie. No tak, to... dokładnie. Na przykład, ale też właśnie myślę, że to jest jakaś taka moja filozofia, nie wiem, że faktycznie... Miłość też jest czymś takim, że niezależnie od tego, jak wielu, nie wiem, partnerów czy partnerki spotkamy na naszej drodze, każdy z czasem okazuje się człowiekiem, czyli z wadami, zaletami. Nigdy nie trafimy nigdy na ideał. Nie ma ideałów. Który będzie tak spójny ze wszelkimi naszymi wyobrażeniami. To też jest trochę o tym. To jest decyzja po prostu. To jest po prostu decyzja. Jestem z tobą. I decyduję się, albo będę przez całe życie z kwiatka na kwiatek. Też tak może być. To jest kwestia wyboru. Ale tak. Tutaj to jest bardzo ciekawe, że... Miło na siebie też spojrzeć i zobaczyć, że się nie jest ideałem. To ułatwia. To na pewno. No właśnie, i tak sobie pogadać szczerze, nie? Ja nie jestem idealna, ty nie jesteś idealny. Można dealować. Zlepimy to, czy nie? Tak, no tylko do tego trzeba rozmawiać. A z tym też współcześnie ludzie mają problem, SMS-ują, co nie oddaje emocji, nie ma patrzenia w oczy, tylko właśnie jest patrzenie w emotkę, tak, która wyraża emocje. Tak. I to bardzo utrudnia. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Świetnie mi się z wami gadało. Trzeba iść dalej do pracy, bo wasze kariery się rozpędzają i życzę wam samych sukcesów i tego, żebyście trafiały na takie ekipy, jakie miałyście przy tym projekcie i żeby... Boże, znowu się żegnamy. I żebyście dostawały takie bohaterki, właśnie takie, które, dzięki którym możecie mówić światu i przekazywać wartości, pokazywać, co jest ważne i piękne i takie właśnie pierwotnie dobre. Dzięki i bardzo sobie tego życzę i wszystkim nam, i kolegom z branży też,
żebyśmy mogli szczerze sobie patrzeć w oczy wszyscy. Tak. I niech kino żyje. Niech kino żyje. Ludzie, też... chodźcie do kina, kochani, chodźcie do kina, naprawdę. Chodźcie do kina, oglądajcie Netflixa, po prostu róbmy coś dobrego, przekazujmy jakieś fajne rzeczy, dajmy sobie chwilę oddechu też w tym świecie, tak, który pędzi. Ale też nie zapominajmy, że poza tym wszystkim jesteśmy wszyscy po prostu ludźmi, którzy spotykają się i patrzą sobie w oczy i mogą albo w nie spojrzeć, albo uciec wzrokiem, więc patrzmy sobie w oczy. Zdecydowanie. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Dziękuję.